Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Space Engineers. Witajcie w kolejnej części filmu Szalona Pszczółka. Trochę się pobawiłem tym, ale niestety nie mam żadnych efektów tutaj do pokazania, jak widać. Mimo tego, że posiedziałem z dobrą godzinkę, poustawiałem tutaj dużo checkpointów, to pszczółka nadal dostaje, że tak się wyrażę, pierdolca. W sumie teraz nawet leci w dobre miejsce. Jestem w sumie ciekaw. Można ją poobserwować chwilę. Zobaczymy, czy doleci. Ogólnie sprawa wygląda tak, że bez włączonej funkcji omijanie kolizji, ona potrafiła z punktu A do punktu B dolecieć. Tylko że problem był taki, że w momencie, gdy ona zbliżała się tam i miała zadokować, to uderzała z prędkością 50 metrów na sekundę w to i niestety następował wybuch statku. No i jak widzicie, teraz coś nawet sobie radzi. Może nawet i podleci. W sumie ją testowałem. O, leci do góry. Ma jakby za mocno wyczuwa te kolizje. Aha. No, widzicie. Jeśli coś, to nie popełniajcie mojego błędu. I nie starajcie się zrobić ten statku z autopilotem na planetach. Jeśli chodzi o taki transport między planetami, to może jeszcze ma to jakikolwiek sens, ale w ten sposób, no jak widzicie, najlepsze jest to, że ona miała włączone omijanie kolizji. Teoretycznie nie powinna w to uderzyć, ale no, wyszło jak wyszło. Nie mam w sumie dzisiaj jakichś wielkich planów na ten odcinek, to muszę od razu wam powiedzieć. Mam jeszcze zamiar w dzisiejszym odcinku trochę się pobawić tutaj tym autopilotem, może się nam uda coś zrobić. Ale raczej wątpię, szczerze mówiąc. W przyszłym odcinku już będziemy sobie albo spawali statek duży, albo też będziemy od razu lecieli na obcą planetę. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak będę chciał to zrobić. Ale prawdopodobnie zajmiemy się dużym statkiem, a to z racji takiej, że niestety ten statek, który aktualnie posiadamy, ten biały, dalekiego zasięgu, no on niestety przy pełnych kontenerach nie jest w stanie z naszej bazy na asteroidzie dolecieć tutaj na jednym skoku, a ładuje się dosyć długo, bo to jest coś około 10 czy nawet 20 minut, więc leci się tutaj ciężko. No a tam właśnie przydałoby się zabrać cały kontener materiałów, czyli albo musielibyśmy, tak jak tutaj jest już na żywca przyklejone całkiem sporo rzeczy. W ogóle kontenery tutaj postawiłem, już przesyłam materiały do tej bazy. Albo na żywca gdzieś tu faktycznie przykleić jeszcze jeden napęd, albo nawet i dwa, bo tyle chyba byłoby potrzebne, żeby tam wskoczyć, tak mniej więcej na dwa skoki. No ale wolałbym jednak faktycznie zbudować ten statek. I teraz mam też dylemat taki, czy faktycznie chciałbym budować ten statek, który mam już zaprojektowany, czy też raczej chciałbym zbudować coś nowego, coś co by mi się trochę bardziej podobało niż to, co mam aktualnie, bo to jednak tak średnio mi się podoba, szczerze mówiąc. Zrobimy sobie jeszcze jeden test pszczółki, zobaczymy, czy ona w ogóle ma szansę stąd wystartować. Musimy się odłączyć. Zobaczmy, co ona tu będzie robiła. No, początek jeszcze nie wygląda tak źle. Już jest źle. Dobra, pomożemy jej trochę, odlecimy. No i widzicie, jak działa autopilot. Co najciekawsze, autopilot jest ustawiony tak, że tu jest jeden punkt i on z tego punktu powinien lecieć do góry, mniej więcej na tą wysokość. O tutaj. I tam mamy kolejne znaczniki. Nawet widzicie znacznik GPS, bo nie usuwałem ich jeszcze. On powinien lecieć tak do góry. Tu gdzieś powinien być jeszcze jeden znacznik, chyba że go już ukryłem. Możliwe, że też i tak jest. No ale zrobiłem to już tak, żeby on leciał naprawdę wysoko. No, tu mamy jeden znacznik, tu mamy kolejny. I żeby sobie to na spokojnie wylądował tam, no ale niestety tutaj działa ten autopilot fatalnie. Satisfactory jest naprawdę fajnie to rozwiązane. I w ogóle prawdopodobnie
Niedługo będziemy kończyli już serię ze Space Engineers. Mam taki plan dobić gdzieś do 50. odcinka, bo ja nie mam ani cierpliwości, ani też chęci w sumie ciągnąć tutaj tego gdzieś do 100. odcinka, budować jakieś rzeczy, bo ja po prostu nie jestem na tyle kreatywny, aby tutaj jakieś ciekawe bazy budować. Może byśmy odpalili jakąś serię na multi, to mogłoby być ciekawe wyzwanie, bo byśmy się trochę ponapierdzielali z jakimiś przeciwnikami. Mógłbym to zrobić w sumie tak, że zrobilibyśmy sobie tą frakcję, bo tu się takie klany, frakcje, to zależnie, w zależności od jaka gra różnie się to nazywa, to mamy te frakcje. Z tego co wiem, bo na multi w ogóle nie grałem w tę grę nigdy. Z tego co wiem, to tu się właśnie tworzy własną jakąś frakcję i dodaje się normalnie graczy i się gra jakoś razem. Mógłbym zrobić taką frakcję. Ja mam nadzieję, że nikt by za bardzo nie imposterował tutaj poczynań. I myślę, że taka seria też byłaby nieco ciekawsza, raczej częstotliwość wrzucania z niej filmów byłaby mała, no ale byłoby to na pewno coś ciekawego. Możecie dać znać sobie, co o tym sądzicie. Czy byście byli chętni pograć sobie? Nie wiem, czy robiłbym odcinki typowo, właśnie żebyśmy sobie gdzieś tam na Discordzie gadali, czy też filmy robiłbym typowo takie pokazowe, co się zmieniło od ostatniego momentu. Nie wiem jeszcze, jakbym chciał to rozwiązać. I nie wiem też, ile czasu mógłbym poświęcić na coś takiego w sumie. No ale mogłoby być to ciekawe, jako taka seria, nie wiem, która by dosłownie odcinek wychodził może raz w tygodniu. Raczej na początku byłoby trochę więcej odcinków, bo też byłoby dużo do pokazywania. A później już raczej byłoby tego mniej. No i właśnie planuję teraz zrobić jakąś serię Satisfactory, jak to skończymy. Możecie napisać, co o tym sądzicie. Możecie też dać pomysł na jakąś inną grę. Ale dobra, coś by się tu przydało jeszcze porobić. Może ja czytam trochę save'a sprzed chwili, jak ta pszczółka jeszcze nie jest cała rozwalona. No właśnie. I sobie trochę lodu tu dostarczymy. Dobra. Mamy pszczółkę znowu magicznie naprawioną. No i wracając jeszcze do tej serii na multiplayer. Myślę, że to mogłoby naprawdę wypalić, zwłaszcza, że dostawałem już od was pytania, czy takowa będzie, czy będzie można ze mną pograć na multi. I myślę, że to będzie właśnie taki idealny moment, aby coś takiego zrealizować. Myślę, że nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. A i przy okazji od razu tu napomknę, że udało mi się naprawić tutaj to ten problem z tym, że lód tutaj do statku się nie przedostawał. Oczywiście wszystko udało się dzięki Pawciowi, który powiedział mi, napisał w komentarzu, że mam tu taki problem. Od razu można byłoby to wyłączyć, bo to już pewnie pełno. No teraz statek wszystko zassał w sumie. Pawciu napisał, że miałem niewyspawaną głowicę tłoku, bo ja tu sprawdzałem to, czy wszystko jest dobrze wyspawane i patrzyłem się na to. Tak z przyzwyczajenia, bo zazwyczaj jak te tłoki stawiałem, no to nie stawiałem tego rotora. I tak patrzyłem, mówię, nie no, tutaj wszystko jest wyspawane. Dopiero po kilku minutach się skapnąłem, że faktycznie to jest niewyspawane. Najgorsze jest to, że tutaj, nie wiem, czy jest tutaj taki cień rzucany, czy co, że to jest takie ciemne i jak to było niewyspawane, to wcale nie było tego tak widać. Ale na szczęście Pawciowi nic nigdy nie umknie i powiedział mi, abym napisał właśnie, że to jest problem tego właśnie tutaj tłoku. Fajnie działa ogólnie to polecam wam zrobić, jeśli będziecie faktycznie coś podobnego budowali, coś i będziecie mieli zamiar własnoręcznie zabierać ten lód, to polecam wam dać taki tutaj sortownik skierowany do góry. Zwłaszcza, że tutaj i tak nic nigdy nie będziecie raczej odkładali. Tutaj jest ustawiona biała lista na lód. I to działa fajnie, bo tylko podłączę tutaj statek i on jest automatycznie napełniany. I to jest bardzo fajne. Dobra, lecimy do bazy teraz. O Boże, tym statkiem się ciężko lata, jak jest zapełniony. Co by tu wam jeszcze powiedzieć? No, to, że planuję serię z Satisfactory, to już wam mówiłem. Nie wiem, czy w sumie będę nagrywał jakieś serie teraz z Space'ów. Możliwe, że jak zakończę tą, to zrobię jeszcze takie krótkie poradniki. Tam może nie z przetrwania samego, bo to jest w pierwszym i drugim odcinku ładnie pokazane,
ale taki szybki poradnik, jak na przykład budować początkowe statki. Coś tam na pewno wymyślimy, zwłaszcza że Space'y to dosyć trudna gra. Czekajcie, czy ja dobrze lecę? Dobrze lecę. I na pewno poradniki by się komuś mogły przydać, zwłaszcza że są takie osoby, że nie chce im się oglądać całej serii, żeby się czegoś dowiedzieć, więc takie poradniki 10-15-minutowe miałyby jakiś tam sens. I co by tu wam jeszcze powiedzieć? Chyba wszystko. Można byłoby jeszcze w dzisiejszym odcinku w sumie wybrać się do bazy na steroidzie, bo i tak tam będę musiał się udać prędzej czy później, pozbierać trochę materiałów. Jedynie boli mnie to, że ta winda kosmiczna jeszcze nie jest dokończona. I przydałoby się to właśnie zrobić. Czekajcie, tutaj jest ten lądowisko. Można byłoby właśnie polecieć na tą asteroidę, bo i tak mamy dopiero 10 minut. Coś by się przydało jeszcze dzisiaj zrobić w sumie, żeby ten odcinek nie był taki nudny. No dawaj, dawaj. Plus jest taki, że mamy chociaż nieskończone ilości wodoru aktualnie, więc to jest fajne. Szkoda, że nie jest automatycznie dostarczany lód do naszej bazy. No niestety tutaj to działa fatalnie. No ale co zrobić? Dobra, zostawiamy na razie pana pszczółkę. I polecimy sobie faktycznie na tą asteroidę. A najwyżej to później wrócę, tutaj nie jest jakiś problem się dostać. Na razie zostawiać to. Dobra, na razie to zostawię, bo to się jeszcze może przydać. Póki co zabieramy się i lecimy na asteroidę. Tylko żeby w to nie uderzyć przypadkiem. Dobra, nie uderzę. Teoretycznie jeszcze byłoby tutaj trochę rzeczy do zrobienia w Space'ach. Na pewno miałem na początku jeszcze serii w planach robić taką fajną bazę na Ziemi. Taki tunel w tej górze, która była obok naszego spawnu, że tak powiem. No ale nie wiem, czy to będę realizował. Możliwe, że jeszcze coś tam ponagrywam z tej serii, oprócz tego, że właśnie zrobimy sobie jakąś bazę na obcej planecie. Możliwe, że tych odcinków będzie nawet więcej niż te 50, o których mówiłem. Może nawet przy odrobinie szczęścia i przy moim tempie pracy do tego setnego odcinka faktycznie dobijemy. Ale nic nie obiecuję. Dobra, zobaczmy, na czym my tu w ogóle stoimy. Wiem, że uranu mamy mało w tej bazie, znaczy mało. Tutaj było tego znacznie więcej, ale trochę podebrałem, bo mi się nie chciało iść kopać. Ale jeszcze mamy tisiaka. Więc w sumie spoko. Czy mamy tu jakieś materiały? Trochę materiałów tu jest. Ale na pewno nie na tyle, żeby zrobić ten statek duży. Co nie mam pomysł, co by było można w dzisiejszym odcinku porobić, wiecie? Gdzieś tutaj był taki wariacik pewien. O, właśnie. Trochę amunicji do niego napakuję i polecimy na jakieś statki. Teraz w ogóle sobie tak uświadomiłem w sumie, czekajcie, że chyba, bo ja od kilku, dosłownie kilkunastu godzin grania w tę grę, jak sobie coś tam robiłem, miałem cały czas problem z tym, że materiały wybuchowe miałem, znaczy tą głowicę miałem do postawienia. Im ciągle materiałów wybuchowych brakowało, żeby tego zrobić, bo nie miałem magnezu żadnego przy sobie. Nie chciało mi się lecieć i go zdobywać. Ale teraz sobie tak uświadomiłem, że tutaj jest ten plan budowy i właśnie usunąłem to w tym momencie. I zaraz zobaczymy, czy będę mógł normalnie coś sobie innego wziąć, bo aż jestem ciekaw. Jeśli tak, to naprawdę fajnie. Szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałem, ale mówi się trudno. Dobra, wrzućmy sobie te rakiety. I spróbujmy wziąć właśnie coś, cokolwiek. Jeśli to tak działa, to bardzo fajnie. W końcu będę miał patent na to. O, działa. Super. No to jeśli też macie taki problem, to polecam. Dobra, jeszcze jakąś amunicję do karabinu bym sobie wziął. Chyba nie mam. A do niej jest potrzebny magnes? Pewnie jest.
To jest to, ta magnes jest potrzebny, a nie mam kompletnie żadnego. Będę musiał polecieć i wydobyć go całkiem sporo. Ale dobra, gdzie jest ten statek? Ja się w tym kosmosie ciągle gubię. Tu nie ma żadnych punktów odniesienia za bardzo, żeby się odnaleźć. Ile to ma rakiet w ogóle? Ma to działko. Nie ma jako tako rakietnic. Ma tylko to. Dobra, to jeszcze jakieś rakietnice będę ogarnął. A dokładnie to chodzi mi oczywiście o wyrzutnie rakiet, o wieżyczki. Czekajcie, bo znowu go skupiłem. Gjałgan. A dobra, tu są dwie. Zapomniałem o tym kompletnie. Ale dobra, można postawić jeszcze, powiedzmy, właśnie, gdzie by to postawić? Tu można byłoby jedną wstawić. Tutaj. Tutaj nie mam jak. Dobra. O, tu jest fajne miejsce. Tu już nie ma, albo tu jakieś silniki. A nie, tutaj też. Aha, tam jedynego silnika po prostu nie mam. Dobra, to wysprawiam tylko to. Taka siła ognia na spokojnie powinna wystarczyć. Oczywiście powinna. Teoretycznie. Dobra, jeszcze to i lecimy. Pewnie tak jak czasami lecę gdzieś i mam po trzy nawet statki koło siebie piratów. To teraz jak będę chciał powalczyć, to nie znajdę kompletnie żadnego. Pewnie tak będzie. Ale zobaczymy. Trochę polatam i zaraz usłyszymy, jak coś znajdę. Ja tak sobie lecę tutaj. I tak mnie w sumie zastanawia, co to jest. Nie wiem, czy to jakaś planeta, czy księżyc. W sumie wcześniej tego jakoś nie zwróciłem uwagi na to. Poczekajcie. Tu jest Ziemia. Tu jest księżyc Ziemi. Tam jest Mars. Tam gdzieś też jest ten księżyc Marsa, o, przed chwilą było go widać. Czekajcie, zrobimy tak. No i tam jest księżyc Marsa, ten na którym mamy fabrykę wodoru. Tam mamy obcą planetę, księżyc obcej planety. W takim razie zastanawia mnie, cóż to jest? Czy to miało napęd nadświetlny? Bo w sumie bym tam skoczył i to zobaczył. To nie ma chyba napędu nadświetlnego. Ajajaj. Trudno się mówi. No to w takim razie muszę pamiętać, żeby tam polecieć, bo w sumie jestem ciekaw, co to może być. To jest chyba ten, to jedno z nowszych rzeczy, to się jakoś na te chyba nazywało, ale nie jestem pewien. Widziałem, że dodali jakieś chyba dwie planety takie małe. I to chyba musi być jedno z tych rzeczy. Nawet w sumie nie widziałem nigdy tego w changelogu, ani nic, nigdzie tego nie słyszałem. A chyba dodali to na premierę gry, tak mi się wydaje, że jakoś na tych ramach czasowych to zostało dodane. Najgorsze jest to, że ile już odleciałem? Gdzie to jest tam? 30 km. Jak na złość, nie ma nic. Można się skierować w stronę Uranu, bo tam ich ostatni raz widziałem. Mam nadzieję, że ich spotkam, bo jak tu będę latał przez pół godziny i nic nie znajdę, to się teraz zdenerwuję. O, dobra, mamy coś. Coś się tam pojawiło. Na horyzoncie. Światełko nadziei. Nie wiem, co to jest. To jest fabryka dronów. To może być coś mocnego. Trochę się tego obawiam, ale zobaczymy. Z pozoru na razie nie wygląda jakoś groźnie. Widać tylko faktycznie, że jest to do produkcji dronów. Tutaj będą one produkowane. W sumie jeszcze nie mamy na sobie 300 dronów. Czekajcie. Wyłączę to. Przełączę się na rakiety. Dobra, trochę trzeba dzwonić. Dobra, już do nas pyruje. Dobra. Czekajcie, wyłączę na razie wieżyczki, bo nic do nas nie strzela. Halo, wyłączę wieżyczki. Czemu one dalej strzelają? Wyłączone, wyłączone, wyłączone. Aha, to się nie dodało do grupy. Gdzie tu jest? Usuń. Jezu, ile to ma opcji? Dobra, zrobimy sobie takie coś. I zobaczmy, co to ciekawego ma w środku. Mam nadzieję, że nic mnie nie zabije. No, w razie czego mam. No, czemu to dalej strzela? Uspokoić się.
Już, spokojnie. Dobra. Ej, myślałem, że to będzie coś trudnego do pokonania, ale okazuje się, że jednak nie. Dobra, podkładam te przedmioty. To raczej nie ma nawet co tego zbierać teoretycznie, bo materiałów z tego i tak za dużo nie uzyskam. Rozbieranie w sumie statków tych, jak to się nazywa, transportujących materiały, te złoża dokładnie, ma sens na początek, bo mają one dużo tych silników jonowych, więc jak ktoś potrzebuje, chce sobie zrobić statek na silnikach jonowych, to bardzo łatwo można pozyskać sobie te części, bo je się dosyć ciężko produkuje. Potrzeba do tego sporo platyny i to się bardzo wolno produkuje. A tak to można sobie tego bardzo szybko trochę nazbierać. I poza tym to nie ma jakiejś dużej obrony, tam jest chyba jedna wieżyczka czy dwie, więc w sumie polecam. Mining Transport, czy jakoś tak się to nazywa. Dobra, darujemy sobie zbieranie tego. Lecimy dalej. Statek jakoś bardzo nie ucierpiał, chociaż trochę. Wezmę sobie broni, bloki broni tutaj są. To sobie wezmę trochę materiałów potrzebnych na to. I trochę sobie to ponaprawiam. Dobra, wszystko jest naprawione. Wieżyczki, jak się trzymają wieżyczki, dobrze. Dziwne, że oni w to nie strzelali, w sumie w te babiki. Ale trudno się mówi. Dobra, lecimy dalej. Może coś jeszcze uda się dzisiaj spotkać. Dużo czasu nie minęło. Dopiero 3 km odleciałem i pojawił się Mining Transport, właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą. Można tam w sumie polecieć, rozwalić to przy okazji. Raczej to będzie tylko formalność. Dobra, dolatujemy już tam. Wprawdzie odcinek miał dzisiaj polegać na czymś innym, a nie walce. Miałem się jeszcze trochę pobawić pszczółką, bo myślałem, że coś jeszcze się. A to jest jakiś inny Mining Transport. Czy to jest to? Nie wiem, z tej odległości tak średnio widzę. Miałem ochotę się jeszcze trochę pszczółką pobawić, ale coś tak czuję, że z niej to już nic nie będzie. Dobra, postrzelamy trochę tam. Tylko fajnie jeszcze, jakbym trochę potrafiał. O kurde, ja już tak dosyć srogo obity jestem. Nie spodziewałem się, że to aż tak mocno mnie trafi. O kurde. Jeszcze wlecę w to. O matko jedyna. Co to się stanęło się? Jestem ciekaw, co zostało z tego statku ich. Tego Mining Transport. Gdzie on jest? Aha, on aż tam poleciał. Jestem ciekaw, jak on wygląda aktualnie. Chyba nie jest zbyt sprawny, bo leci jakoś tak śmiesznie. Nie, to jest to, co wcześniej już widzieliśmy. No, zobaczmy, co ma w kontenerach ciekawego. Tam jest jeszcze wieżyczka, trzeba na nią uważać. Jestem ciekaw właśnie, co można trafić w tych kontenerach, czy są tu jakieś ciekawe rzeczy. No. Magnes. O, magnes się przyda. Jeszcze tu mamy kontener. No. Ciężko jest. Musiałbym sobie jakiś kokpit postawić, żeby sobie tu wejść na spokojnie. Jestem ciekaw, czy na przykład platynę można z tego wydropić, albo nie wiem. Albo jakiś uran. No. Jezu, jak ja nie lubię tak latać. Dobra, zaklinowałem się mniej więcej, może się uda. O, jest właśnie uran i trochę srebra. No dobra. Będziemy dzisiaj kończyli. Na dzisiaj już kończyli. Bo i tak nie ma sensu tutaj. Nasz statek został zniszczony niestety. Przez moją głupotę głównie. Myślę, że w następnym odcinku właśnie on się może pojawić dosyć późno, w sensie za kilka dni dopiero. Jeśli faktycznie będę chciał zaprojektować od nowa ten statek, no to faktycznie może się ten odcinek pojawić
dopiero za parę dni. No i poza tym też nie wiem, czy robić odcinek typowo, że wam pokazuję ten statek, że coś tam sobie zaczynamy go spawać. Czy od razu wrzucić odcinek, jak już statek będzie wyspawany. Prawdopodobnie w celu wyspawania tego statku, bo planuję go zrobić znacznie większego niż jest teraz, a jest już duży. Użyję sobie po prostu tych nanitów drugich, bo one są znacznie szybsze. Może jeden pojedynczy blok nie jest wcale dużo wydajniejszy od tego pojedynczego, ale za to kosztuje tyle, że można ich naprawdę naprodukować ze 100 i wtedy działają one naprawdę szybko. Dosłownie chwilę są w stanie postawić stateczek, jakiś niewielki. No a te niestety muszą trochę pomyśleć, zanim zaczną coś robić, dlatego jeszcze się nad tym zastanowię, jak to będę chciał rozwiązać, bo nie chcę robić już więcej takich odcinków jak ten chociażby, że przez tak naprawdę odcinek ma 25 minut, przez 5 minut pokazywałem pszczółkę, która była jeszcze w miarę ciekawa, bo tam były wybuchy, potem 10 minut gadania, 10 minut walki i 10 minut gadania, więc no nie chcę już czegoś takiego robić, nie chcę robić takich krótkich odcinków. Dlatego będzie raczej teraz przerwa, właśnie może wlecie jakiś poradnik, ale to raczej jak jesteście na tym etapie oglądania serii, to już raczej wszystko wiecie co i jak. Dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że znacznie ciekawszym niż ten. Do zobaczenia.